Protesty w każdym zakątku kraju, starcia na ulicy czy awantury w Sejmie. Zdarzyły się też dewastacje kościołów. Dziś w Polsce to chleb powszedni. Politycy zamiast studzić nastroje bardzo często dolewają oliwy do ognia. Do obrony miejsc kultu religijnego nawoływał wicepremier Jarosław Kaczyński. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła. Zdaniem opozycji taka forma przekazu to nawoływanie do nienawiści i podżeganie do wojny domowej. Posłom Koalicji Obywatelskiej przypomina się 13 grudnia 1981 roku, czyli wprowadzenie stanu wojennego. Wówczas słuchając generała Jaruzelskiego i teraz słuchając i patrząc na również zachowanie, mimikę, ton głosu, dobór słów Jarosława Kaczyńskiego, to jako żywo stanął mi tamten rok przed oczami. Szymon Hołownia idzie dalej i oskarża prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest w stanie utopić Polskę we krwi, realizując swoje ideologiczne obsesje. Generał, który do przelewania krwi bohatersko wysyła innych. Który mówi, jestem wart tego, byście się za mnie nawet pozabijali, bo to ja jestem waszym kościołem, waszą świętością, jestem polskim narodem, waszą historią, wszystkim co macie. Beze mnie koniec z wami. Kaczyński albo śmierć. Jarosław Kaczyński w odpowiedzi obarczył opozycję za protesty odbywające się w całej Polsce po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To jego zdaniem spowoduje za kilka dni znaczny wzrost zachorowań na koronawirusa. Wy w tej chwili w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, interesów Nowaka, wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami. To oburzyło m.in. posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypominają jednocześnie, że to nie pierwsze tak obraźliwe słowa, jakie padły z ust prezesa Kaczyńskiego. Łże elity, mordy zdradzieckie, kanalie, tak, no i kontynuuje tą swoją strategię pan prezes Kaczyński, tylko naprawdę my już jesteśmy dzisiaj jako społeczeństwo u granic wytrzymałości. Nastroje próbuje tonować Marcin Porzucek. Apeluje o dialog, nie tylko do polityków, ale przede wszystkim do obywateli. Mam nadzieję, że obie strony zrozumieją, że nadszedł już czas na pokojowe rozmowy. To nie jest czas strajków. Dalsze strajki, które się odbywają, to są tak na dobrą sprawę wyłącznie tylko dalszą transmisją koronawirusa. Jednocześnie jednak prokurator krajowy wysłał wytyczne, które zawierają instrukcje postępowania śledczych z organizatorami strajków. Prokurator chce dla nich nawet 8 lat więzienia. Czy w Polsce grozi nam wojna domowa? Socjologowie podkreślają, że coraz bardziej zaznacza się podział społeczny na 3 grupy. Zwolenników PiS-u, przeciwników PiS-u i tą 1/3 niegłosującą i nieaktywną. Nieuczestniczącą w życiu publicznym, to jednak tych osób, które by chciały walczyć, stosować przemoc w obronie obecnej władzy, będzie niewiele. Wykluczyć jednak takiego scenariusza nie można.